Przy tym sam usilnie się staram o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Dzieje apostolskie, 24 rozdział, 16 werset. Kiedy pragnę wypełnić wolę Pana, a w głębi serca odnajduję dwa przeciwstawne sobie głosy, w jaki sposób mam wówczas rozpoznać, co jest Jego wolą dla mnie? Oto te dwa głosy. Pierwszy, głos sumienia kierowanego przez Ducha Świętego poprzez Słowo Boże. Drugi, głos serca. Porównaj Jeremiasza 17:9. Pobudzanego przez szatana do przeciwstawiania się woli Bożej. Spojrzenie chrześcijanina zwrócone w jednym kierunku ma przed sobą jeden cel – Bożą chwałę. I powinno chować się tym, że nie trwa w rozdwojeniu, próbując służyć dwóm Panom. Każde dzieło dla Pana, jeśli rzeczywiście przyczynia się do Jego chwały, będzie w zgodności ze Słowem Bożym. Następne zagadnienia do rozważenia to, czy to szczególne zadanie, którego wykonanie jest pragnieniem mojego serca, zostało mi podarowane przez Pana oraz kiedy jest właściwa pora, aby je wykonać. W czwartej księdze Mojżeszowej 4 synowie Lewiego otrzymali służbę wykonywania prac przy namiocie zgromadzenia. Nie wszyscy otrzymali to samo zadanie. Niektórzy mieli nosić skrzynię przymierza, inni złoty ołtarz albo świecznik, inni transportowali ciężkie słupy i deski, podczas gdy jeszcze inni nieśli tylko kołki. Jednak każdy z nich miał swój udział w pracy dla chwały Pańskiej. I od każdego osobiście zależało, czy był wierny w wykonywaniu powierzonego mu zadania. Każda służba jest ważna, nawet jeśli nie jest widoczna na zewnątrz. Kto spogląda we właściwym kierunku, ten zabiega o chwałę Pana, a samego siebie usuwa w cień. Jako dzieci Ojca posiadamy Ducha Bożego oraz Słowo Boże i nie potrzebujemy nadzwyczajnych znaków. Bóg sam nas poprowadzi i na nas spoczywać będzie Jego spojrzenie, o czym czytamy w Psalmie 32, werset 8.